Natosia jest w nastrojowym klimacie. Chyba masz dobry humor, co Tosiu? No tak, tak, bo zaczynamy. Tosiu, może przygotuj, może przywitaj się z dziećmi, co? I z wszystkimi naszymi widzami. Dobrze. To witajcie, cześć i czołem. Witamy w Teatrze Dzieci Zagłębia w programie z Tosią do Proste, czyli Logopedia na wesoło. Zaczynamy? Zaczynamy. Tosiu, powiedz wszystkim, co przygotowałyśmy. Mamy mlecze. Teraz dużo mleczy na dworze. I my postanowiłyśmy je użyć do naszego programu. Tylko są trochę mokre. Ale to nie szkodzi, prawda? No pewnie, bo pamiętajcie, próbujcie najpierw nosem. Wdech nosem. I wydech nosem. Próbujcie, próbujcie. O, trochę tutaj nam spadło. Ale to nic, prawda? No ale to o to chodzi, żeby spadały, prawda? No tak, tak, tak. Próbujmy teraz buzią. Wdech nosem. Spadły. To teraz jeszcze raz nosem. Wdech nosem. I wydech nosem. Próbujcie raz nosem, raz buzią, bo to taka fajna zabawa oddechowa. A, i jeszcze coś mamy przygotowane. Kasiu, odłóż, dobrze? Dobrze, dobrze, pomóż mi, Tosiu. Dobrze, mamy odłożone. Tak, Tosia ma rację. Przygotowałyśmy jeszcze coś ciekawego, oddechowego, ale tym razem z ruchem. Pamiętacie? W poprzednim odcinku, 25, Tosia leżała i tylko zginała kolana. I używała czego, Tosiu? Rąk. A teraz wstanę i hopa! I uwaga! Będziemy robić przysiad razem z oddychaniem. Uwaga! Nabieramy powietrza nosem. I uwaga, przysiad! I jeszcze raz. Mówię wam. A teraz możemy zrobić jeszcze tak. Wdech nosem. I po prostu ukłon do przodu. Życzymy udanej zabawy. Kochani, dzisiaj w ćwiczeniach artykulacyjnych w odcinku 26 pora na zabawy tradycyjnie językiem i wargami. Bo przecież może być tak, że spotykacie kogoś na ulicy, kogo lubicie bardziej i trochę mniej. I tego, kogo lubimy bardziej, to chcemy mu nawet, tak bardzo go lubimy, że chcemy mu nawet posłać buziaka. A tego, kogo no, trochę mniej lubimy, to nawet nam się nie chce uśmiechać i no, zobaczcie zresztą sami. Tak, Tosia chce was wprowadzić w ćwiczenie. Tosiu, warg, tak? To miałaś na myśli? No tak, tak, tak. Właśnie przygotowując program, zastanawiałyśmy się wspólnie z Tosią, co takiego możemy zaproponować wam, by utkwiło w waszej pamięci i byście sobie ćwiczyli nie tylko celebrując moment ćwiczeń logopedycznych, ale też tak przy okazji, gdy na przykład jesteście na placu zabaw albo na tym wspomnianym wcześniej w 24 odcinku pikniku rodzinnym. I teraz zobaczcie, możecie sobie tak nawet skacząc na trampolinie, wykonywać takie bardzo proste ćwiczenie. Tosia tu powiedziała o tym, brawo Tosiu, na to bym nie wpadła. Dziękuję. O tym, że może temu towarzyszyć emocja, bo zobaczcie, jeżeli kogoś bardzo się lubi, to chce mu się posłać buziaka. A jeżeli mniej, to ma się taką trochę nieciekawą, trochę smutną minę. Tak. I zobaczcie, możemy ćwiczyć w ten sposób. Pozwolisz, Tosiu, że ja zademonstruję?
Tak, 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 tak. Robimy raz dziubek. A raz trochę smutną minę, albo trochę uśmiechniętą, ale bez pokazywania zębów. Spróbujcie razem z nami. Świetnie. Ale skoro o trampolinie też mowa, bo wcześniej wspomniałam o tym, że to ćwiczenie możemy robić nawet skacząc na trampolinie, to może pokażemy, jak twój język, Tosiu, skacze na trampolinie. Tak, tak. Bo jest takie ćwiczenie, które polega na tym, że język w buzi skacze jak na trampolinie. Tak właśnie przed momentem powiedziałam. Tosiu, no to twój język, użyjemy twojego języka, dobrze? Mogę zademonstrować dzieciom? No tak, oczywiście. Uwaga, otwórz, Tosiu, buzię. Świetnie. I uwaga, słuchajcie, język Tosi podnosi się hopa do góry. Hopa, hopa. Może za górne zęby skakać język, ale może też przecież w różne części podniebienia. Albo też dotykać zębów tam z tyłu, tych ostatnich, ostatnich. O, świetnie. I skakać sobie na trampolinie, jak to w maju często bywa. No i generalnie latem. Bardzo dobrze, Tosiu. Pięknie twój język skacze. Super. Życzymy wam udanej zabawy. A ja worek mam i chętnie go wam dam. Cudowne, Tosiu, wprowadzenie do ćwiczeń pamięciowych. Ale powiedz może coś więcej na temat tego worka, co? Tak, bo my mamy dzisiaj taką zabawę przygotowaną w zgadywanki, bo możecie sobie na przykład ukryć w worku, albo nawet nakryć jakimś ręcznikiem czy obrusem, albo schować pod poduszkę różne rzeczy, a potem je macać i zgadywać, co tam jest. Zademonstrujesz, Tosiu, dzieciom? Tak, tak, bo my tu mamy różne skarby. Tosiu, możecie oczywiście też posłużyć się jakąś apaszką albo chustką i zawiązać oczy do tego ćwiczenia. My mamy profesjonalny worek, który uszyła nam pracownia plastyczna. Dziękujemy bardzo. Teraz uwaga, Tosiu, poproszę cię, tylko nie podglądaj, dobrze, żebyś wymacała pierwszy przedmiot. Uwaga, Tosia maca. Świetne ćwiczenie też na różne zmysły. Tosiu, co masz? Zapamiętajcie po kolei, co Tosia znalazła w worku. To jest takie metalowe chyba. No, tak, Tosiu, metalowe. Co to konkretnie? Wiem, wiem, wiem! To służy do budzenia i jest metalowe i bardzo głośno dzwoni. Wiecie, co to jest? Dzieci na pewno wiedzą, przecież to mądre dzieci. No to powiesz? Tak, powiem. To jest budzik. Sprawdzimy? Sprawdzimy. Jest! Udało się! Jest budzik! Brawo dla ciebie, Tosiu. Uwaga, no to losujesz, co dalej znajduje się w naszym magicznym worku? Tak, z przyjemnością. To jest bardzo przyjemne ćwiczenie. Naprawdę wam bardzo, bardzo mocno polecamy i możecie przy tym też ćwiczyć pamięć, bo na przykład ktoś może najpierw odgadnąć i wy zapamiętujecie po kolei przedmioty, a potem odwrotnie. I to jest świetna zabawa. Tosiu, a tymczasem co takiego tam wymacałaś? Dużo tutaj różnych rzeczy. Tak, no celowo powkładałyśmy, ale na szczęście ty nie widziałaś, co takiego tam schowałam. To dla ciebie niespodzianka. Co to jest, Tosiu? No, to znowu jest takie metalowe, dziwne. Tosiu, podpowiem ci, że to jest taki przedmiot, który służy do zamykania na przykład piwnicy, albo garażu, albo czegoś innego takiego ważnego, na przykład jakiegoś magazynu. Wiem! I to ma klucze. Wiem, wiem! Chyba wiem, to jest kłódka. Sprawdzimy? Tak!
Brawo! Mamy kłódkę, to się odłożymy ją obok budzika. Świetnie. No to kolejna rzecz. Kochani, zabawy nie ma końca. My wam proponujemy, oczywiście, byście wkładali różne przedmioty do takiego worka, albo po prostu, pod, tak jak to się wspomniała, pod ręcznik albo pod poduszkę. I zabawy nie ma końca. Tosiu, co tam jest? To jest po prostu plastikowe pudełko. No to sprawdzamy. Tak, plastikowe pudełko, świetnie. No to jeszcze chyba dwa przedmioty, dwie rzeczy. Uwaga, Tosiu, co to jest? To jest miękkie, ja wiem, to jest taka kulka z waty. Sprawdzimy? Sprawdzamy. Brawo, kulka z waty, świetnie, odkładamy kulkę. No i ostatnia rzecz, Tosiu. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Mam, to jest piłka, to było proste, najprostsze. Brawa dla Tosi. Kochani, zapamiętujcie kolejno przedmioty, które odgadujecie, które potraficie wymacać w takim przysłowiowym worku, ale też napiszcie nam w komentarzach, co takiego Tosia po kolei, ja celowo nie ułożyłam ich tutaj chronologicznie, co Tosia wylosowała z worka. Kochani, dzisiaj w ćwiczeniach słuchowych proponujemy wam zabawę w słuchowisko radiowe. Brzmi bardzo profesjonalnie, doniośle, ale zabawa jest bardzo prosta. Prosimy was bowiem, byście posłużyli się mamy, taty, babci, dziadka telefonem bądź jakimś innym nośnikiem, który posiada funkcję nagrywania. Na pewno coś takiego w domu się znajdzie. Może jakiś stary telefon albo jakieś stare urządzenie. Jestem pewna, że sobie poradzicie. I uwaga, uwaga. Jak to zwykle w słuchowisku radiowym bywa, najpierw trzeba je nagrać, a potem trzeba go wysłuchać. Prosimy was, byście posłużyli się swoją fantazją, wyobraźnią, której na pewno wam nie jest brak. Tosia tuż przed programem wymyśliła pewną bardzo zabawną historię. O kim, Tosiu? O takim groźnym zwierzu. Chodzi o to w tej historii, którą wy wymyślicie, którą wymyśliła Tosia, by dużo w niej znalazło się tak zwanych efektów dźwiękonaśladowczych. Posłuchajcie, co wymyśliła Tosia. Jesteś gotowa, Tosiu? Tak. Uwaga, opowiadam. Proszę, żebyście wysłuchali, a potem wymyślili jakąś swoją historię. Zaczynam. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami... Uwaga, szumimy teraz. Żył sobie pewien groźny zwierz. Tak, udajemy groźnego zwierza. Ale pewnego dnia ten groźny zwierz, polując na bezbronne zwierzęta, upadł. I skaleczył się w nogę. Au! Ała! Ała! Moja noga! Ała! Ała! Ratunku! Pomocy! I zaczął do tego bardzo głośno płakać i wyć. Na ratunek temu groźnemu zwierzęciu przybiegło szybko pogotowie leśne. Ue, 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 ue. Szybko zaopatrzyło tego nogę tego zwierzęcia. Zwierzę trochę spokorniało, podziękowało. Dziękuję, 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 dziękuję. Już troszeczkę mniej płakało. Tak, poczemy, tak, wiecie, jakbyśmy mieli katar, tak o. Dobrze, i potem leśne pogotowie odjechało. Uwaga, udajemy teraz leśne pogotowie. Huhu, 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 huhu.
odjechało to leśne pogotowie, ale zanim to zrobiło, to zleciło temu zwierzęciu tak, by dużo spało. Wiecie, jak śpimy, to chrapiemy. Spróbujcie. Dużo piło wody i też zmieniło nawyki żywieniowe. To znaczy, zaleciło mu, żeby nie jeść bezbronnych zwierzątek, tylko przejść na taką dietę warzywno-liściastą, krzaczastą, no taką wiecie, zdrową. I jeść tak kulturalnie i tak grzecznie, o tak jak my. Klaskamy teraz. Wyobraźcie sobie, że po tygodniu stosowania zaleceń leśnego pogotowia groźny zwierz stał się bardzo miły. Z tego bycia miłym tylko podśpiewywał. Śpiewamy, śpiewamy. Gwizdał sobie idąc po lesie. I przede wszystkim już przestał być groźnym i stał się bardzo łagodnym zwierzęciem i dlatego żył długo, długo i szczęśliwie. Tosiu, piękna historia. Dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że wy również wymyślicie swoją własną historię, która będzie utkana bardzo dużą ilością dźwiękonaśladowczych efektów. Miłej zabawy. W 26 odcinku Stosią to proste, czyli Logopedia na wesoło, gościem specjalnym będzie Tosia, u której już bywaliśmy w domu niejednokrotnie. Sprawdzimy Tosiu, czy Tosia nadal jeździ konno. Tak, tak, bo ja wam przypomnę, że tak, że Tosia chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej numer 2 w Będzinie. Tosia lubi chodzić do tej szkoły, bo ma tam dużo koleżanek, dużo fajnych kolegów, lubi swoją panią i lubi się uczyć. I co jeszcze lubi Tosia? Tosia w wolnym czasie, oprócz tego, że ćwiczy codziennie logopedię, to Tosia też jeździ konno. No i... I co jeszcze Tosia robi? No i teraz też dmucha te dmuchańce, znaczy te mlecze i jeździ na rowerze, hulajnodze, no bo mamy rowerowy maj! No tak, to myślę, że tyle o Tosi wystarczy. Sprawdźmy, co takiego Tosia może nowego w logopedii ćwiczy. Sprawdzamy? Tak, tak, sprawdzamy jak u Tosi. Odcinek 26 dobiega końca, Tosiu. Wiem, wiem, bardzo mi smutno. Ale będzie kolejny. Zapraszamy was już na obejrzenie kolejnego odcinka oraz na pozostawianie komentarzy pod 26 odcinkiem. Jesteśmy ciekawe waszych historii dźwiękonaśladowczych. Być może wykorzystamy je w kolejnym odcinku. Bardzo was prosimy o zdjęcia, o filmy. Dziękujemy pani Marzenie, Natalce i Emilce za kolejne propozycje zabaw. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy przeszczęśliwe, gdy zostawiacie niemalże pod każdym naszym programem jakiś ślad. Śmiało możecie udostępniać nasz program, możecie komentować, wysyłać zdjęcia, filmy,
każdy przejaw waszej uwagi jest dla nas ogromnie, ogromnie cenny. To co, Tosiu? Logopedycznie się żegnamy? Tak, tak. Do zobaczenia za tydzień. Buziaki. Mm.